Kujawiak jest dziś jednym z pięciu tańców narodowych Polski. Jednak przypuszczalnym pierwowzorem był taniec składający się z przyśpiewki i zwykłego chodu, wykonywanego parami do przodu i do tyłu oraz w obrotach dookoła izby. Jednym z tańców wchodzących w skład rozpowszechnionego wśród ludu Kujaw cyklu tańców trójmiarowych, określany wspólnym mianem taniec okrągły, ponieważ składał się w rzeczywistości z kilku tańców z coraz to szybszym nacechowanym obrotem. Z biegiem czasu części składowe tańca okrągłego usamodzielniły się i wyodrębniły jako polonez, kujawiak, mazur i oberek. Kujawiak jest tańcem spokojnym w metrum 3/4. Ma charakter płynny, łagodny, spokojny, tęskny, rzewny, ale w tempie rubato, co oznacza dowolność w przedłużaniu przez instrumentalistę pewnych dźwięków przy jednoczesnym skracaniu innych, tak aby czas trwania całego taktu nie uległ zmianie. Kujawiak jest tańcem wolnym, wykonywanym często z przyśpiewką. Polega na chodzie w rytmie ćwierćnut na lekko ugiętych nogach. Nastrojowa, liryczna melodia wprowadza często romantyczny nastrój. Największy rozkwit tego tańca nastąpił pod koniec lat 60. XIX wieku. Można powiedzieć, że dokonało się to dwoma nurtami. Dworskim, tańczonym na salonach, i kujawskim, gdzie sięgano do tradycji tańczenia, ale sporo eksperymentowano i tworzono wiele kombinacji kroków i ustawień w parach. Dziś kujawiaka wykonują głównie ludowe zespoły taneczne, które kultywują i rozpowszechniają polską tradycję narodową.